więc na dzisiejszej uroczystości mamy przyjemność przedstawić jeden z wieńców dożynkowych naszej gminy. To jest wieniec z miejscowości Stara Korytnica. Natomiast w kategorii najładniejsza wieść chcemy przedstawić i poddać ocenie miejscowość Białystrój. Jak pan ocenia szanse? Mam nadzieję, że szanse mamy wielkie, jako że wieś nasza jest z natury bogata i piękna. Mamy nadzieję, że jury doceni walory, starania mieszkańców, którzy dokładają wiele starań, żeby wieś kwitła i była ładna. Tutaj właśnie wieś Białystrój przygotowała dwa stanowiska, w którym prezentują i serwują uczestnikom dzisiejszych dożynek swoje produkty kulinarne. Zdradzi pan nam jakie pyszności? No to szlagierem są pierogi. Mają wzięcie takie, jak widać tutaj po tej kolejce. Kolejka od 2 godzin nie rzednie. A ogórek kaliski? Ogórek jest bezkonkurencyjny. Tu wszyscy, którzy przychodzą w pierwszej chwili, pytają o ogórka, a później za gorącymi pierogami. Prezentujemy, w ogóle wystawiliśmy się w Alei Zachodniopomorskiej Smaki. Jest to miejsce Urzędu Marszałkowskiego. Mamy tutaj swoje dwa stanowiska. Koło Gospodyń Wiejskich Białystrój, jak również Sołectwo Białystrój, gmina Kalisz Pomorski. Na kole Gospodyń Wiejskim Białystrój mamy przepyszne pierogi. Jak widać, cały czas oblegane są przez ludzi. Bardzo dużo osób je te pierożki. Z czego są te pierożki? Reprezentujemy i promujemy naszą miejscowość, czyli Sołectwo Białystrój, gminę Kalisz Pomorski. Jak wiemy, położone w lasach są te miejscowości. I oczywiście pierogi z grzybami. Pierogi z grzybami, to znaczy kurki i podgrzybek. Natomiast trzecie pierogi to są pierogi ruskie. W następnym stoisku promujemy naszą gminę Kalisz Pomorski. Tutaj mamy beczusia, ogórki i smalec. Dwa rodzaje, dwa smalce są, także są również, jak słyszymy, przepyszne. No i oczywiście te słynne naleweczki, gdzie kolejka cały czas jest przy pierogach, przy nalewkach, czyli jesteśmy zadowoleni, że nasze dwa stoiska naprawdę przez cały czas są oblegane przez uczestników właśnie wojewódzkich dożynek. Szanowni Państwo, spotykamy się na dożynkach wojewódzkich, właściwie wojewódzko-powiatowo-gminnych w Trzebiatowie. Po raz drugi taka inicjatywa, żeby jednak pójść w województwo, żeby spotykać się w innych miejscach, a nie tylko w Waszkowicach. I widzimy po frekwencji dzisiaj, że to jest dobra inicjatywa. Natomiast, Szanowni Państwo, no, jesteśmy już na końcu dożynek. Możemy powiedzieć, jakie te żniwa w tym roku były. Niestety trzeci, kolejny rok, bardzo trudny dla zachodniopomorskiego rolnictwa. Wydawało się w pewnym momencie na przedwiośniu, że jednak nie będzie najgorzej. Natomiast przyszedł kwiecień, maj, wysuszyło. No i mamy duże spadki plon, jeżeli chodzi o ziminy, to do 30-40%, a w jarych nawet ponad 70%, dlatego też komisje szacują straty. Mam nadzieję, że za chwilę będą wnioski o suszowe i wypłaty tych rekompensat. A przed nami jeszcze trudne momenty pewnie w ziemniakach i w kukurydzy, bo to, ta kukurydza wygląda nieciekawie ani na kiszonkę, ani na ziarno. Ziemniaki, słyszałem, że 1/3 plonu tego, do tej pory to, co kopią rolnicy, także na pewno trzeci, kolejny trudny rok dla rolnictwa i to jest też duży temat, jeżeli chodzi o wodę, jeżeli chodzi o odszkodowania, jeżeli chodzi o ubezpieczenia. Wreszcie musi się coś zmienić, bo ci rolnicy za chwilę przestanie im się cokolwiek opłacać, a my zamiast kupować chleb po 6 czy 7 zł będziemy za niego płacili 14. Czyli wielka prośba do rządzących, aby byli wrażliwi na to, co się dzieje, pomagali, bo rolnicy to oddadzą wielokroć w przyszłości.
proszę Państwa, miejsce pierwsze. No pewnie już to Łestwo wie, które, prawda, bo zostało jedyne. Serdecznie zapraszam Biały Zdrój w gminie Kalisz Pomorski. Super drużyna. Piękna wieś zadbana. Zapraszam serdecznie. I ta nagroda wynosi 40 tysięcy złotych za pierwsze miejsce. Sołectwo Biały Zdrój, gmina Kalisz Pomorski, 40 tysięcy złotych. Wiadomo, gdzie dzisiaj jedziemy. I tak jakby sam ogórek kaliski. Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy komisji za docenienie naszych wysiłków, naszych walorów, naszej miejscowości. Ja powiem tak, to nie przypadek, że Biały Zdrój zdobył pierwsze miejsce. Jeśli w miejscowości znajduje się osoba pełna wdzięku, energii, którą potrafi zaszczepić innych, to nic dziwnego, że wieś wygląda pięknie, ludzie tańczą, śpiewają i żyją godnie. Zapraszamy do Białego Zdroju, zapraszamy do gminy Kalisz Pomorski. Dziękuję, my czujemy się zaproszeni. Panie Marszałku, Wysoka Kapituło, bardzo serdecznie dziękujemy za takie, można powiedzieć, za ogromne wyróżnienie, za taką kwotę, to jest zawrót głowy. Przede wszystkim również chcemy podziękować naszemu burmistrzowi, że wytypował nasze sołectwo do tego konkursu. Panie burmistrzu, nie ma pana z nami, ale bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję swoim wielkim kibolkom. Proszę państwa, to nie jest przypadek. Jesteśmy na imprezach olimpijskich, sportowych, jesteśmy na konkursach wojewódzkich, śpiewamy pieśni ludowe, praktycznie do księdza mówimy, jesteśmy do tańca i do różańca. Bardzo miło uczestniczyć w tym spotkaniu, kiedy doczekaliśmy się wyróżnienia szczególnego, zajęcia pierwszego miejsca za najładniejszą wieś w województwie zachodniopomorskim. Gratuluję tutaj pani sołtys, bo to z jej inicjatywy, przy jej wysiłku potrafiła zastrzepić swoją energię mieszkańcom i dzięki temu wspólnemu wysiłkowi osiągnęli to, co osiągnęli. Zapraszamy państwa wszystkich do gminy Kalisz Pomorski, do wsi Biały Zdrój. Zobaczycie państwo, że warto. Kto wygrał? Biały Zdrój! Kto wygrał? Biały Zdrój! Kto wygrał? Biały Zdrój! Nie damy się, nie damy się.